Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie przede wszystkim o fuzjach serwerów, dlatego że kilka dni temu dostaliśmy w końcu zapowiedź fuzji polskich serwerów, no i całą listę aż do marca 2024 roku, jakie serwery będą łączone, jakie będą fuzje do tego miesiąca, więc dzisiaj wam to pokażę i sobie to generalnie prześledzimy. No i druga sprawa to jest kodzik, kodzik z okazji adwentu, dlatego że mamy niedzielę, pierwszą niedzielę w zasadzie grudnia dzisiaj, no i po północy dostaliśmy właśnie kod na darmową nieśmiertelność. Zaraz również wam go pokażę. Na wstępie zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i piszcie komentarze, co wy sądzicie o tych fuzjach serwerów. Czy waszym zdaniem dobre serwery są łączone? Czy może gracie na jakimś z tych serwerów, które będą łączone? To oczywiście zaraz jak to pokażę, chętnie sobie poczytam wasze opinie. Dobrze, zacznijmy od kodu, bo to tak naprawdę jest chwila, moment. No i już wam tutaj pokazuje. Mamy coś takiego, dostaliśmy taką grafikę, mamy kodzik 1 podłoga advent przez V podłoga 23, no i tak jak wspomniałem, on daje darmową nieśmiertelkę. No i teraz mamy na tej grafice zapaloną jedną świecę, jak widzicie tutaj na górze, więc można się spodziewać, że będą jeszcze 3 kody. Pewnie co niedzielę będą dawać, ja pewnie będę dał info w filmach, może na Discordzie, także co niedzielę jakiś kodzik dostaniemy na jakieś tam rzeczy, pewnie będą jakieś szczęśliwe monety, rok temu chyba coś takiego było, no generalnie zawsze to jakieś darmowe fanty. No i teraz mamy właśnie 3 grudnia, czyli niedzielę, pierwszą niedzielę grudnia. Dostaliśmy kod, za tydzień 10 pewnie też dostaniemy, potem 17 i potem w Wigilię chyba 24 będzie czwarty kodzik. Raczej te kody będą 4, no ale to jest pierwszy. I jak go tutaj użyć? On ogólnie działa z tego co wiem tylko dzisiaj, więc tylko w niedzielę można go wpisać, użyć. Także polecam to zrobić jak najszybciej. Tu już wam mogę tą grafikę schować, no i wam pokażę, na tym koncie już używałem. Natomiast przejdziemy sobie na inne konto, klikamy oczywiście plusik obok naszych grzybków tutaj, klikamy kupon bonusowy, ja już to mam skopiowane, no i wpisujemy 1 podłoga advent przez V, tak jak wspomniałem, podłoga 23, wielkość liter nie ma znaczenia, klikamy daj mi bonus, no i mamy kupon pomyślnie wprowadzony i zaraz powinien nam dokładnie wyskoczyć pop-upik z nieśmiertelką, kontynuuj, no i tą nieśmiertelkę mamy, możemy jej sobie użyć, no i tyle, więc to tak naprawdę cała filozofia, no i spoko, nie? Mówię, zawsze to darmowa rzecz, więc to akurat na duży, duży plus. Także tyle jeżeli chodzi o kodzik i teraz lecimy do fuzji serwerów, do tej informacji, też mam ją dla was tutaj przygotowaną, tylko tak, dokładnie, tutaj musimy przejść. No i taką informację 28 listopada dostaliśmy, to był bodajże wtorek, jak się nie mylę, zaraz jeszcze zerknę. Dokładnie, we wtorek o godzinie 16 dostaliśmy taką informację. Z pamiętnika dewelopera mamy kolejny wpis. Pierwsze fuzje światów gry zakończyły się sukcesem. Dzięki obszernym testom nie doszło do żadnych poważnych incydentów. Zachęca to nas do przeprowadzenia przyszłych fuzji w krótszych odstępach czasu. W roku 2024 zwiększy się prędkość łączenia światów gry. Dokładnie, jak tutaj sobie potem zerkniemy, to będziemy mieć około 3 fuzje na miesiąc, bo w styczniu mamy 3, potem w lutym mamy 3, więc faktycznie przyspieszą. Jeżeli ktoś tego nie śledzi w ogóle, to mogę tutaj powiedzieć, że od kilku miesięcy tak naprawdę regularnie jakieś serwery są łączone. Były tam serwery arabskie, serwery bodajże amerykańskie, jak dobrze pamiętam. Ja tego aż tak nie śledziłem, bo póki co nie dotyka to żadnego serwera tak naprawdę, na którym gram, więc bardzo się tym nie interesuję, no ale teraz jak dostaliśmy taką większą informację, jakieś właśnie plany na przyszłe fuzje, no to myślę, że warto o tym nagrać, zwłaszcza że tak jak wspomniałem, wreszcie są łączone serwery polskie. Dobrze, i teraz mamy fuzję francuską, o której w sumie nagrywałem, gdzie tam powiedziałem, bo na początku miały być łączone serwery od 1 francuskiego do 15. Francja ma 15 serwerów krajowych, no i ja nagrałem na ten temat film, że to jest zły pomysł, że nie ma to sensu, że bardzo duży odstęp czasu między serwerem właśnie pierwszym, a tam 14 i 15 francuskim minął od momentu startu tych serwerów, no i z tego zrezygnowali. Ja tam dałem taką adnotację w przypiętym komentarzu, że jednak tak to nie będzie wyglądało, no i tutaj mamy tą informację, tam i z powrotem z fuzją szóstą. W ostatniej chwili wprowadzono zmiany w fuzji szóstej, pierwotnie planowano od serwera 1 francuskiego do 15, ale później wykluczono serwer 14 oraz 15. Początkowo skupialiśmy się na połączeniu wszystkich serwerów krajowych, jednakże w związku z opinią społeczności, serwer francuski 14 i 15 są nowsze niż pozostałe francuskie światy gry, zdecydowaliśmy się je wykluczyć, aby było sprawiedliwie. Serwer 14 i 15 zostaną później połączone w
ramach własnej fuzji ze światami gry z tego samego okresu, więc bardzo możliwe, że one zostaną dodane do jakichś serwerów międzynarodowych albo coś takiego, żeby po prostu daty startów tych łączonych serwerów były mniej więcej takie same. Także to akurat na duży plus, fajnie z ich strony, że coś takiego zrobili, pomyśleli, no bo faktycznie dla graczy z tych serwerów byłoby to niesprawiedliwe, o czym już zresztą nagrywałem. No i dobra, teraz mamy planowane fuzje, czyli to, co nas najbardziej interesuje, mogą być wprowadzone jakieś zmiany. No i mamy informację, usłyszeliśmy prośbę o publikację przyszłych fuzji. Chcielibyśmy spełnić tę prośbę, poniżej znajduje się lista aktualnie planowanych fuzji z zastrzeżeniem ewentualnych zmian. No i mamy fuzję 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 oraz 14, tak jak wspomniałem, aż do marca 2024 roku. No i fuzja, pierwsza fuzja polska, jak się nie mylę, jeszcze nigdy nie było, jeszcze żadna fuzja polskich serwerów nie była przeprowadzona. Mamy na 8 grudnia 2023 roku, czyli tak naprawdę za 5 dni, no i to będzie serwer od 7 polskiego do 17 polskiego, czyli te serwery zostaną połączone ze sobą i to jest, tak jak mówię, fuzja 7. Z tego co wiem, z tego co Leander pisał, fuzje są przeprowadzone w taki sposób, że oni po prostu badają aktywność na danych serwerach i przede wszystkim łączą te serwery, co jest zresztą logiczne, które są najmniej aktywne, mają najmniej graczy, więc wynika z tego, że po prostu od serwera 7 polskiego do 17 polskiego ta aktywność jest bardzo mała, dlatego na początek wzięli właśnie te serwery. Teraz mamy fuzję 8, od serwera niemieckiego 5 do niemieckiego 12, przewidywaną na styczeń 2024. Potem mamy fuzję 9, od serwera niemieckiego 25 do serwera niemieckiego 37, przewidywaną również na styczeń 2024. Potem mamy fuzję 10, i tu są znowu polskie serwery, od 18 do 33, na również styczeń 2024. Potem mamy fuzję 11, od serwera niemieckiego 13 do niemieckiego 24, serwer RTL 7 Games, przewidywaną na luty 2024. Potem mamy fuzję, pierwszą fuzję 12 serwerów międzynarodowych, co ciekawe, od serwera 1 międzynarodowego do 5 międzynarodowego na luty 2024 przewidywaną. I to jest właśnie też fajne, że serwery międzynarodowe zaczynają być łączone, chociaż ta decyzja mnie dziwi, bo na przykład serwer pierwszy międzynarodowy jest bardzo aktywny w dalszym ciągu, jest to jedynka, dużo osób tam gra. Ja zawsze polecam ludziom, jak startują na nowym serwerze, to grać właśnie na tym pierwszym międzynarodowym, jak tam im nie zależy na topce ani nic, bo tam zawsze znajdą jakąś aktywną gildię na start, jakieś czarne gemy, dobre bonusy, więc to ciekawe, że tych pierwszych 5 tak naprawdę serwerów międzynarodowych łączą. Dalej mamy fuzję 13, co ciekawe, i tutaj mamy od serwera pierwszego polskiego do serwera 6 polskiego oraz serwer WP.pl, również na luty 2024. No i fuzja 14, od serwera międzynarodowego 15 do serwera międzynarodowego 21, przewidywaną na marzec 2024. Więc jeżeli wszystko to będzie szło tak, jak oni planują to robić, tak jak powiedzmy, no wszystko gładko, nie będzie żadnych problemów, błędów, no to od nowego roku będziemy mieli średnio 3 fuzje na miesiąc. Także no, tak to wygląda i faktycznie to, co napisali, jest prawdą. Jak zrobili pierwszą fuzję, to nie było żadnych większych błędów, nie było żadnych tam, wiecie, żadnego niepowodzenia, nazwijmy to, nikomu nie zniknęły żadne postacie, ani nic takiego się nie stało, także no faktycznie mogą tutaj przyspieszyć tempo, no i mogą te serwery łączyć. No i tak naprawdę tyle, taki krótszy odcinek, mam nadzieję, że się Wam podobał. Dajcie znać oczywiście w komentarzu, co Wy sądzicie o tym, jak to ma wyglądać, o tych serwerach, które już zostaną połączone, które zostaną dopiero połączone w przyszłości. Chętnie, mówię, Wasze opinie sobie poczytam. Mnie póki co nie dotyczy żadna fuzja, bo tak jak wspomniałem, ja gram na innych serwerach, które są po prostu nowsze, więc tam pewnie tej fuzji długo, długo nie będzie. Także na razie się nie wypowiadam, zobaczymy, jak połączą moje serwery, wtedy będę miał jakąś opinię. Wszystko, dziękuję Wam ślicznie za uwagę, dziękuję za oglądanie, kciuka w górę oczywiście zostawcie, subujcie dzwonem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!